Cześć. Hej. I co? Mów, jak było w szpitalu? Co ja mam wam powiedzieć? Potwierdziło się to, co już od dawna wiedzieliśmy z Marcelem. Także, Mateusz to jest obrzydliwa świnia i lubi sypiać z młodymi dziewczynami. To się potwierdziło. W ogóle przestań o tym mówić, bo mi się niedobrze robi, no. Ale co przestań o tym mówić? Właśnie w końcu możemy mówić o tym głośno, bo mamy dowody. Serio? Przespał się z jedną z naszych kursantek. O Boże. Ile ona miała lat? 15. Mało tego. On jeszcze się tym broni, że 15 lat to już nie dziecko, że żadna pedofilia. Podobno sprawdził jej legitymację, żeby się upewnić, ile ma lat. No i co, ta dziewczynka załamana próbowała się zabić, tak? Najgorsze jest to, że nie wiemy w ogóle, czy coś mu udowodnimy. No ale najważniejsze jest to, że w końcu się policja tym zajęła. Nie no, przecież on wykorzystał to, że był jej instruktorem, no to na pewno jest jakiś paragraf. Wy dalej to przeżywacie? Paragraf? A nie, dla ciebie oczywiście nic się nie stało, tak? No przecież sami powiedzieliście, że laska miała 15 lat. Nie laska, tylko dziewczynka! No ja w przeciwieństwie do was, mentalnie emeryci, jeszcze niedawno miałam 15 lat. To nie jest dziecko. A to co to może jest jej wina w ogóle, tak? Że on ją zaciągnął do łóżka? No, wina. Kto tu mówi o winie? Słuchaj, jakby nie chciała, to by się mu nie pakowała do łóżka. Słucham? Nie. To, że ty się pakowałaś do łóżka każdemu, jak miałaś 15 lat, to nie oznacza, że ona wiedziała, co robi. Ale ja nie mówię, że ona wiedziała, co robi. No prawdopodobnie nie wiedziała, no ale czy ktoś za to ma iść siedzieć? Wiesz co, weź swoją kawę i swoje teorie do pokoju swojego, dobra? Nikt nie ma tutaj ochoty na twoje durne wywody. Tak, widzę. Nawet Marcela mieszkanie z wami pozbawiło poczucia humoru. Wiesz co, weź, wyjdź już stąd. Bez komentarza. A gdzie jest Gosia? Gosia poszła zeznawać od razu ze szpitala i od tamtej pory nie miałem z nią kontaktu. Gosia! Cześć! Hej. Gosia, jeju, to w ogóle coś spałaś? Nie, ja byłam u rodziców. Chyba możemy pogadać? No jasne, chodźmy. Jak ty się czujesz, hej? Ja jestem wykończona. To dotyka całej mojej rodziny. Moi rodzice są załamani. A ciocia już w ogóle. Ja wiem, Gosia, że to jest żadne pocieszenie, ale ja naprawdę wolałbym nie mieć racji, no. Ja wolałbym, żeby to się w ogóle nie wydarzyło. Wiesz, ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, przecież to jest nasz Mateusz. Gosia, ludzie się zmieniają. Ale ty miałaś dobre intencje. Po prostu jestem w szoku, Seba. Hej. Przepraszam, że przeszkadzam, ale musimy jechać do szkoły tańca. Ja mam zajęcia. Tak, ja się już ogarniam i już będę gotowa. Ale chwila, co? Nie wolisz się sobie odpocząć, przespać się? No ja wezmę za ciebie te zajęcia. Nie chcę spać, ja chcę się czymś zająć, żeby o tym nie myśleć. Dobra? Chyba, że nie chcecie ze mną jechać. No zwariowałaś, chodźmy.